Zanim zaczniemy wideo, jeśli jesteś prawdziwym kibicem Legii Warszawa, już wiesz, co robić. Nie zapomnij zasubskrybować, aby nie przegapić żadnych nowości o swoim ukochanym klubie. Cezary Miszta, wyróżniający się w sezonie 2020-2021 jako mistrz Polski i zwycięzca Pucharu Polski, w sezonie 2022-2023 z Legią Warszawa pozostawia po sobie znaczące dziedzictwo. Ukształtowany w renomowanej Legia Academy od 2017 roku, Miszta zadebiutował w pierwszej drużynie podczas emocjonującego meczu Pucharu Polski przeciwko Widzewowi Łódź, umacniając swoją pozycję, rozgrywając łącznie 36 meczów, w tym w fazie grupowej Ligi Europy UEFA. Pomimo swoich osiągnięć, Miszta napotkał trudności w ustabilizowaniu się jako podstawowy bramkarz stołecznej drużyny, co skutkowało wypożyczeniami do Radomiaka Radom i później do Rio Ave. To właśnie w Portugalii młody bramkarz, mający 22 lata, w końcu dostał swoją wielką szansę, demonstrując swój talent w niezapomnianym meczu przeciwko Benfice. Dzięki 9 kluczowym obronom, Miszta nie tylko zapewnił zwycięstwo, ale również został okrzyknięty najlepszym zawodnikiem meczu. Pod koniec sezonu, 11. drużyna ubiegłego sezonu postanowiła zagwarantować sobie Misztę na stałe, zabezpieczając jego przyszłość do 2027 roku. Wartość transferu, szacowana na około 1 milion euro, umacnia Misztę jako obiecującą inwestycję na przyszłość klubu. Podobała Ci się historia Miszty? Podziel się swoją opinią w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco z nowościami o Legii Warszawa oraz innymi wielkimi momentami europejskiego futbolu. Zasubskrybuj teraz i dowiedz się, dlaczego warto zostawić łapkę w górę pod tym wideo. Legia Warszawa ogłosiła, że Artur Jędrzejczyk będzie kapitanem drużyny stołecznej na sezony 2024 i 2025. Dotychczas kapitanem Legii Warszawa był Josue. Przyszłość Portugalczyka, którego kontrakt z klubem ze stolicy naszego kraju obowiązuje do 30 czerwca, od dawna była kwestią dyskusyjną. W pewnym momencie sam zawodnik wyjaśnił sprawę, żegnając się z kibicami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Niedługo potem otrzymaliśmy oficjalne oświadczenie klubu o jego odejściu. W sobotę potwierdzono, że Artur Jędrzejczyk przejmie opaskę kapitana. Dla 36-letniego środkowego obrońcy będzie to powrót do roli kapitana. Obrońca dołączył do Legii po raz pierwszy w 2006 roku. W 2013 roku wyjechał do Krasnodaru, ale wrócił do stołecznego klubu, najpierw na wypożyczenie, a później na stałe. Do tej pory rozegrał 377 meczów dla klubu, co plasuje go wśród 10 najlepszych w historii klubu. W ubiegłym sezonie weteran rozegrał 21 meczów w ekstraklasie, a biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, wystąpił 35 razy. Przedłużenie wygasającego kontraktu również pozostawało długo niepewne, ale ostatecznie podpisał nową umowę. Na razie nie wiadomo, kto będzie wicekapitanem Legii i zastąpi Jędrzejczyka w przypadku jego nieobecności. Czy Legia straci swojego napastnika? Transfer do Turcji staje się coraz bardziej prawdopodobny. Skuteczność zawodników Legii w polu karnym przeciwnika w ostatnim czasie nie była zbyt wysoka. Możliwe, że jeden z zawodników odpowiedzialnych za strzelanie goli wkrótce zapłaci za to swoją głową. Czy Blas Kramer opuści Legię? 46 rozegranych meczów i zaledwie 12 goli w dwóch kampaniach to, delikatnie mówiąc, dość przeciętny wynik dla napastnika. Nie można zaprzeczyć, że kiedy Blas Kramer trafił na Łazienkowską przed sezonem 2022 i 2023, oczekiwano od niego znacznie lepszych statystyk. Życie zawodowego piłkarza jest w dużej mierze naznaczone kontuzjami. W przypadku absolwenta NK Sümer Sampion Celje było ich wiele w ciągu ostatnich kilkudziesięciu miesięcy. Cierpliwość właścicieli Legii wobec Słoweńca była naprawdę duża, ale jak mówi stare polskie przysłowie, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Według informacji Piotra Kamienieckiego z TVP Sport, Kramer cieszy się coraz większym zainteresowaniem tureckich klubów. Większość zapytań pochodzi rzekomo od Konya Sporu, ale sytuacją 28-letniego zawodnika interesuje się również kilka innych drużyn z Bosforu. Kilka dni temu klub z Łazienkowskiej oficjalnie ogłosił pozyskanie Ginapiera Ansame z Como, Włochy. Czy to oznacza, że linia ataku automatycznie stała się bardzo wąska? Wszystko na to wskazuje. Gonçalo Feijó jest zachwycony zawodnikiem Legii Warszawa. Portugalski trener polega na swoich doświadczonych zawodnikach. Artur Jędrzejczyk z pewnością jest jednym z nich. 36-letni zawodnik od lat jest filarem formacji obronnej wojskowych.
Obecny selekcjoner reprezentacji jest pod wrażeniem umiejętności obrońcy, co podkreślił podczas jednego z treningów na obozie w Austrii. Jędza to top, najlepszy staper, jakiego widziałem. Cytuję słowa Goncalo Feio Marcin Szymczyk na Legia.net. Artur Jędrzejczyk nieprzerwanie gra dla Legii Warszawa od stycznia 2017 roku. Wcześniej był związany z rosyjskim FK Krasnodar, dla którego rozegrał 91 meczów. Grał również dla Korony Kielce, Dolkanu Ząbki i GKS Jastrzębie, gdzie był wypożyczony przez stołeczny klub. W sumie wystąpił w 377 meczach w barwach wojskowych. Doświadczony obrońca jest również 41-krotnym reprezentantem Polski, gdzie był kluczowym graczem między innymi. Na Mistrzostwach Europy w 2016 roku, kiedy to biało-czerwoni dotarli do ćwierćfinału turnieju. Jego obecny kontrakt z Legią Warszawa obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Podziel się swoją opinią w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco z nowościami o Legii Warszawa. Zasubskrybuj teraz i dowiedz się, dlaczego warto zostawić łapkę w górę pod tym wideo.